Skąd pomysł na taką inicjatywę spotkania z naszymi mistrzami i paraolimpijskimi w Szermierce? Ursynów ma ten przywilej, ale i zaszczyt, że na terenie Ursynowa znajduje się szkoła imienia polskich olimpijczyków. I to jest naprawdę rzadkość, żeby patron szkoły mógł odwiedzić za swojego życia szkołę, no bo z reguły patronami zostaje się no, po śmierci, tak to trzeba nazwać. Szkoła Polskich Olimpijczyków to jest szkoła olimpijczyków i tych, co odeszli, ale i tych, którzy żyją i jeszcze trenują sport. Olimpijczyków, paraolimpijczyków, bo to jest wszystko jedna wielka olimpijska rodzina. I właśnie jesteśmy zaszczyceni, że czterech wybitnych polskich szermierzy paraolimpijskich zaszczyciło nas swoją obecnością, w tym dwóch aktualnych złotych medalistów z Londynu w Szermierce. I to jest świetna sprawa i dla nas jako władz dzielnicy, bo pokazujemy z tym dzielnicą, która potrafi integrować ludzi, a także dla młodzieży wielka frajda, bowiem mogą zobaczyć prawdziwych mistrzów na żywo, mogą ich dotknąć, porozmawiać z nimi, a jednocześnie to jest dla nich zachęta, że warto uprawiać sport, bo to jest piękna dyscyplina. Jak się walczyło? Bo miał Pan okazję dzisiaj zawalczyć ze Stefanem Makowskim, naszym wicemistrzem olimpijskim zatem. Jest to bardzo trudny sport, trudny technicznie, ale też i kondycyjnie. Ja dosłownie fechtowałem kilka minut, jestem zlany potem, ledwo żyję. Myślę, że w dniu jutrzejszym miałem zakwasy w prawej i w prawej ręce. Oczywiście dostałem fory, więc na punkty wygrałem jednym punktem, ale jest to sport bardzo, bardzo, bardzo wymagający, więc tym większy podziw dla szermierzy na wózkach.